Od pustawy Jarmark, którego patronem jest święty Kazimierz, ma rodowód sięgający XVII wieku. W 1602 roku papież Klemens VIII ogłosił Kazimierza Jagiellończyka świętym, a dwa lata później w Wilnie odbyła się uroczystość kanonizacyjna. Po kolejnych 32 latach relikwie księcia zostały umieszczone w kaplicy ufundowanej przez Zygmunta III Wazę i jego syna Władysława. Wówczas to miał się odbyć pierwszy kaziukowy jarmark. W Suwałkach Kaziuka zainicjował ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Z czasem od pustawy jarmark rozrósł się i po 19 latach ulice przylegające do świątynnego placu na gęsto zastawione są straganami, na których oferuje się przeróżne dobra. Można tu zobaczyć i kupić nie tylko od pustawy zabawki, ale też swojskie wędliny, tradycyjnie wypiekane pieczywo, słodycze, palmy wielkanocne i przeróżne rękodzieło. Jarmark od lat cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców i wystawców.